Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy na żywo w Realu 24. Ja nazywam się Piotr Szlachtowicz i przede wszystkim dzisiaj jesteśmy tutaj na żywo na wielkim pikniku patriotycznym i siódmych urodzinach w Realu 24. Przyszło czas na kolejną debatę. Debatę na temat, który jest bardzo ważny, no bo od wielu miesięcy toczą się walki na Ukrainie. Jest wojna. Ale właśnie, pytanie jest, jaka jest wojna i co z niej wynika dla Polski i co tam się tak naprawdę dzieje, bo mamy również bardzo dużo problemów z normalnym, prawdziwym przekazem medialnym tego, co się dzieje podczas konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. No i wpadliśmy na taki pomysł, że podczas naszych urodzin dzisiaj tutaj, na wielkim pikniku, zaprosić fachowców, którzy przeanalizują, powiedzmy nam, co tak naprawdę się dzieje. Witamy serdecznie w Realu 24. Przepraszam za mój głos, ale od wczoraj po prostu mam z tym problem. Mam nadzieję, że większość tego spotkania czasu antenowego będą mówić moi rozmówcy. Właśnie, jakbym mógł poprosić o troszeczkę stonowanie dyskusji. Bardzo prosić o troszeczkę spokoju, bo za chwileczkę oddam głos prelegentom. Chciałbym wam jeszcze raz podziękować za to, że tak licznie dzisiaj się zgromadziliście na Marszu Polskości i teraz na tej debacie, wcześniejszej debacie i podczas Hyde Parku, gdy Krzysztof Lechowicz prowadził go dla was. Dziękuję wam z całego serca za to, że jesteście, że wspieracie telewizję Realu 24. Zachęcam do tego bardzo, ale to bardzo gorąco, bo gdyby nie wy, nie byłoby nas. Gdyby nie byli wolni Polacy, którzy chcą słuchać tego, co tak naprawdę się dzieje, nie byłoby telewizji w Realu 24. Przedstawię teraz moich gości tutaj, którzy udział wezmą w debacie. Profesor Andrzej Zapałowski. Pan Jacek Hoga. Major Tomasz Budzyński. Panowie, bez zwlekania, dla mnie to jest od początku dziwna wojna. Dziwna wojna, bo gdy analizuję swoim amatorskim, nie jestem fachowcem od taktyki, od wojskowości, ale próbowałem to sobie wytłumaczyć na wiele sposobów. Czy to informacyjnie, czy to nawet jeśli chodzi o działania wojenne, jest to dla mnie dziwna wojna. Czy wy zgodzicie się z tą tezą, że to jest dziwna wojna? A jeśli nie, to dlaczego? Pana profesora Andrzej Zapałowski, bardzo proszę. Szanowni Państwo, w sensie formalnym nie ma żadnej wojny. Przecież ani Ukraina nie wypowiedziała wojny Rosji, ani Rosja Ukrainie. Dla Rosji to jest specjalna operacja, a dla Ukrainy jest to przedłużenie operacji tak zwanego ATO od 2014 roku, tylko z tym, że bodajże w kwietniu tego roku ukraiński Rada Najwyższa uznała, że jest to w rzeczywistości Rosja prowadzi działania terrorystyczne wobec Ukrainy. Tak więc oba państwa z różnych względów nie wypowiedziały sobie formalnie wojny, ale faktycznie ta wojna jest. Ta wojna jest dla Ukrainy wojną pełnoskalową, a moim zdaniem dla Rosji jest to wojna regionalna, która jest prowadzona zasobami pokojowymi wojsk rosyjskich, nieznacznie wzmocnionymi o podmioty militarne, prywatne i nieformalną mobilizację. Tak więc po prostu musimy zdawać sobie z tego sprawę, że Rosja nie może ogłosić pełnej mobilizacji, ponieważ nie wprowadziła stanu wojennego. Pełną mobilizację ogłosiły tylko Ługańska i Doniecka Republika. Oczywiście jest tam forma po prostu tych działań mobilizacyjnych, tak jak powiedziałem, nieformalna. I proszę Państwa, no, Ukraina, tak jak podkreśliłem, prowadzi operacje wszystkimi swoimi zasobami. Ja może tyle, będę krótko starał się mówić, żeby każdy z nas miał szansę. Dobrze, panie Zygmunt, bardzo proszę. Myślę, że na początku musimy uświadomić sobie, że od 45 roku, czy od 45,
Nikt nikomu nigdy wojny nie powiedział, nie dlatego, że ludzie zmienili opinię, tylko dlatego, że w latach 30., 20., 30. zostały podpisane protokoły dyplomatyczne, zgodnie z którymi wojna agresywna jest nielegalna i aneks do tego protokołu mówi, definiuje, kiedy wojna jest, kto jest agresorem w czasie wojny. I zgodnie z tym protokołem agresorem jest ten, kto wypowie wojnę. W związku z czym nikt od 45 roku wojny nie wypowiada, ani Afganistan nie był formalnie w stanie wojny ze Stanami Zjednoczonymi, czy Stany Zjednoczone z Afganistanem, ani z Irakiem, ani z Syrią, ani z Libią, ani Rosja z Ukrainą, ani Ukraina z Rosją. Nie dlatego, że to jest coś nietypowego, tylko to jest klasyczny standard drugiej fazy rozwoju demokracji liberalnej, kiedy chcieli przeformalizować stan międzynarodowy, relacji międzynarodowych, doprowadzając właśnie do tej barbaryzacji. To tak jak z rzeką. Jeżeli zbytnio uregulujemy rzekę, to ona w pewnym momencie po prostu się wyrwie z betonowego koryta i zrobi dużo większy bałagan, jakby była roztropnie regulowana. Tyle co do stanu formalno-prawnego. Natomiast z perspektywy rosyjskiej, to się oczywiście z panem profesorem zgodzę, to jest wojna regionalna. Środki typowe, takie pokojowe do interwencji tak mocarstwa robią, okazały się za słabe. Stąd też muszą używać pewnych innych narzędzi, które też są typowe dla XXI wieku, jak siły najemnicze czy nieformalne. Natomiast dla Ukrainy jest to pełnoskalowa wojna i co warto mieć w głowie, pamiętać, jest to wojna możliwa wyłącznie, znaczy to jest warunek, bez którego ta wojna by nie mogła trwać, dzięki pomocy całego NATO. I dwa przykłady. Rzeczpospolita Polska, Wojsko Polskie na swoim wyposażeniu ma około 300 zestawów przeciwpancernych pocisków kierowanych. Ukraina od lutego dostała za darmo 15 tysięcy takich zestawów. My mamy 300, oni dostali 15 tysięcy. Drugi przykład. Podczas zakończonej miesiąc temu kampanii w Donbasie, którą wygrali z trudem Rosjanie, zużycie amunicji po stronie ukraińskiej było takie, że cała produkcja wszystkich fabryk amerykańskich, czyli największego mocarstwa na świecie, roczna, była zużywana w 2 tygodnie. Co to oznacza? To znaczy, że jeśli wszystkie fabryki w NATO, wszystkie, czy polskie, czy norweskie, brytyjskie, francuskie, hiszpańskie, amerykańskie, by produkowały wyłącznie na potrzeby sił zbrojnych Republiki Ukrainy, to nadal nie wystarczy, żeby wyżywić wojnę. I z tej perspektywy, jak zobaczymy, to rzeczywiście prawdą jest, że w sensie ekonomicznym, potencjału gospodarczego, Federacja Rosyjska walczy z całym NATO, przy czym żołnierzami oczywiście są praktycznie, nie licząc najemników, wyłącznie Ukraińcy. Pan Tomasz Muzyński, bardzo proszę. Ja, panie redaktorze, chciałbym wrócić do pańskiego pytania, bo pan zadał, znaczy powiedział, że to jest dziwna wojna. Właśnie, jaka ta wojna powinna być? My ciągle nie mamy takiej możliwości porównania i pewnie działania wojenne porównujemy do II wojny światowej, prawda? Gdzie te fronty się przewalą. Takich wojen już nie będzie, musimy zdawać sobie z tego sprawę. Nawet do konfliktu w Wietnamie. Wiem, że to trudno byłoby porównywać, ja tu nie mogę. Nie możemy tego porównywać do konfliktu Wietnamu. Profesor powiedział, bo profesor Jacek, tak jak jakby wszyscy robili wszystko, by udawać, że nie popełniają jakichkolwiek działań wojennych. O to mi chodzi. No nie, Rosjanie nie udają, Ukraińcy też nie udają, jest to dla Ukrainy, ja się zgadzam, tutaj wojna pełnoskalowa, ale ze względu na zaangażowanie sił rosyjskich, także sądzę, że no nie można mówić tutaj o asymetrii, bo 180 tysięcy w pierwszej fazie wojny, 150-180 tysięcy, no to jest duże zaangażowanie, to nie jest wojna lokalna. Jeśli nawet weźmiemy pod uwagę liczebność sił rosyjskich, sił lądowych, no to zaangażowanie większej części tych sił. Zresztą my tak naprawdę nie wiemy, jakie są zdolności imobilizacyjne Rosji, prawda? I wielu analityków, którzy jakby przewidywali przebieg tej wojny na początku, bardzo się myliło, prawda? I jeśli chodzi o potencjał sił rosyjskich, te półroczne prawie działania zweryfikowały. To nie ma tutaj żadnego znaczenia, czy to jest
pełnoskalowa dla obu stron, czy asymetryczna pełnoskalowa dla strony ukraińskiej, natomiast ta wojna toczy się, działania wojny, jeśli tutaj pod względem formalno-prawnym nie możemy tego nazwać wojną, ja się zgadzam tutaj z przedmówcami, natomiast działania wojenne toczą się właściwie. Powinniśmy, to co w Donbasie teraz obserwujemy, to jest wycinek jakiegoś prądu. No, właśnie, nie toczyły się wojny w Europie, więc nie mamy skali porównania. Ja to nazwę pewien wycinek II wojny światowej, tak? No, jest to, właściwie wszystkimi środkami toczą się działania wojenne na terenie. Oprócz oczywiście arsenału prawnego, którym Rosja dysponuje, ale poza tym nie różni się po niczym. Także właśnie tutaj, tak jak pan tak powiedział, dziwna. Trochę się z tym nie zgadzam, bo ze względu na to właśnie, że nie możemy to porównać to w takim razie do żadnego współczesnego konfliktu, prawda? Kolejne pytanie się nasuwa, to czy to jest konflikt między kim a kim? Stanami Zjednoczonymi a Chinami? Stanami Zjednoczonymi a Rosją? Ukrainą a Rosją? Pan Jacek Hoga, bardzo proszę. No, to oczywiście można na wielu poziomach mówić, tak jak modne, myślę, nadal niestety jest mówienie o wojnie informacyjnej, która żadną wojną nie jest, tylko jakimś tam konfliktem przy użyciu propagandy. Tak samo tutaj, pomimo tego, że powiedziałem, że gospodarczo przeciwnikiem Rosji, Federacji Rosyjskiej jest całe NATO, to wojna mimo wszystko rozgrywa się pomiędzy Federacją Rosyjską a Ukrainą. To, że Ukraina ma gigantyczne wsparcie całego zachodniego świata, w tym sensie powiedzmy późnego XIX wieku, bo państwa postkolonialne raczej są bardziej przychylne Federacji Rosyjskiej, to nie zmienia faktu, no, że wojnę toczą Ukraińcy. To oni mają bombardowane miasta, to ich synowie, mężowie giną na wojnach. To oni mają uchodźców częściowo ekonomicznych, ale też jednak sporo tych prawdziwych wojennych. W związku z czym tutaj bym nie, myślę, że nie ma co publicystycznie tak rozdmuchiwać terminu wojna na jakieś działania gospodarcze, wywiadowcze, w sensie konfliktu fizycznego, zbrojnego. No to tak, jak się wydaje, w sposób prosty tak też jest, to znaczy Rosja kontra Ukraina. Panie profesorze. Przede wszystkim ja, odpowiadając na to pytanie, zastanowiłbym się, jakie są takie domniemane cele w podstawie różnych podmiotów. Dla Ukrainy jest oczywiste obrona niepodległości, ewentualnie odbicie tego, co utracili w latach 2013-2014. Ale tak naprawdę my możemy wielowymiarowo domniemywać, jakie są cele Stanów Zjednoczonych, jakie są cele NATO, cele Rosji. Też można domniemywać. Ja na samym początku tej wojny powiedziałem, że prawdopodobnie dla mnie celem Rosji i podstawowym jest zajęcie terenów, gdzie przynajmniej jest kilkunastoprocentowa populacja ludności rosyjskiej lub prorosyjskiej. Oczywiście, jeżeli będzie łatwość zajęcia innych terenów, to zajmą te tereny dla ewentualnych negocjacji i odstąpienia. Ale pytanie jest generalnie kwestią Ukrainy i jakie są cele strategiczne poszczególnych ośrodków siły w zakresie nowego ułożenia porządku wpływów na świecie. Bo tak naprawdę Ukraina jest obszarem niedocelowym, jest jednym z elementów pewnej gry, która, że tak powiem, toczy się o nowy układ na świecie, bo ten, który istnieje od 1945 roku, przecież wszyscy widzimy, że tak jak przed II wojną światową Liga Narodów przestała działać, tak samo Rada Bezpieczeństwa ONZ przestała działać. Czyli weszliśmy w fazę, gdzie siła się znowu liczy po prostu w polityce międzynarodowej i nastąpi pewne ułożenie. I Ukraina jest prawdopodobnie jednym z elementów, być może to jest rozpisane szerzej na inne obszary i dlatego też ja bym się zastanawiał nad celami. Oczywiście można domniemywać różne i tutaj ośrodki analityczne, przede wszystkim państwowe, powinny się tym zajmować. Obawiam się, że tak naprawdę do końca, na przykład w przypadku Polski, nie jest.
bo tutaj mam bardzo duże obawy, bo uważam, że Polska w tej wojnie jest bardziej traktowana jako jeden z takich narzędzi przekaźników pewnych interesów anglosaskich w tym obszarze. Ale tutaj no, nie chciałbym na razie głębiej wchodzić, bo tak jak mówię, chcę krótko mówić, bo żeby wszyscy mieli szansę się wypowiedzieć. Panie Majorze? Ja się zgadzam tutaj z panem profesorem. Użyję bardzo popularnego ostatnio sformułowania Stanów Zjednoczonych, czyli wojna zastępcza. Jest to fragment szerszego konfliktu Stanów Zjednoczonych. No tutaj drugie przeciwnik to mamy Chiny, prawda? I to, co obserwujemy teraz na Tajwanie, jest to jakby konsekwencja wojny na Ukrainie. Co do celów, tak jak tu pan profesor mówił, ja bym to szerzej ujął, dlatego że myślę, że Rosja myśli dalekosiężnie, cytując słowa XIX-wiecznego kanclerza Korczakowa, który mówił w ten sposób o celach państwa imperialnego. Imperium przede wszystkim ma podporządkować swoje peryferia. Tu w tym momencie Ukraina ze względów historycznych, ale nie tylko, jest peryferium dla Rosji i etapem następnym po podporządkowaniu jest wcielenie, prawda, ścisła kontrola peryferiów i następnie przechodzimy do następnego etapu, czyli podporządkowanie następnych peryferiów. To tak, jeśli chodzi o cele rosyjskie w kwestii ogólnej. Oczywiście Ukraina walczy w tej chwili o życie, o przetrwanie swojej państwowości i tu nie mamy wątpliwości co do tego. Natomiast to, co w tej chwili obserwujemy na świecie, mówię w kontekście Chin i w kontekście Tajwanu, jest to, uważam, że wojna na Ukrainie wywołana w tym czasie i w takich okolicznościach jest to fragment szerszego konfliktu, którego pewnie będziemy świadkami w niedalekiej przyszłości. Jak niedalekiej, to się okaże, bo czy Chińczycy zdecydują się w taki czy inny sposób eskalować wojnę ze Stanami Zjednoczonymi o Tajwan, bo tu o to chodzi, to jeszcze zobaczymy. Tu wiele czynników, które są nieprzewidywane, będzie decydowało o tym. No, na dzień dzisiejszy mamy, ja bym to nazwał, pomrukiwania Chińczyków w stosunku do Stanów Zjednoczonych. To nie jest jeszcze nawet pokazanie pazura, to jest tylko puszczenie pewnego sygnału. No dobrze, gdzie w tym wszystkim Polska? Bo zaangażowanie z punktu widzenia, nazwijmy, ja to nazywam oddawaniem wszystkiego, co mamy, wszystkiego, co jest, co może nam służyć do obrony, chociażby przed Federacją Rosyjską, gdyby ona potencjalnie nas zaatakowała. Skąd taka, a nie inna polityka rządu polskiego wobec Ukrainy? Panie Majorze, bardzo proszę. Ja uważam, że polscy politycy zachowują się tutaj nagannie, wyzbywając się... Ja oceniam to zupełnie na zimno, nie potrzebuję dostać aplauzu państwa, aczkolwiek dziękuję. Natomiast też nie mamy wielkiego pola manewru, to pamiętajmy o tym. My jako społeczeństwo nie jesteśmy informowani o pewnych zakulisowych grach, prawda? Chodzi mi tutaj o naciski Stanów Zjednoczonych, to co obserwowaliśmy na początku wojny w kwestii samolotów, prawda? W kwestii myśliwców wysłanych na Ukrainę. Ja akurat miałem możliwość obserwowania i byłem bardzo, bardzo zdziwiony wtedy, że praktycznie godzina po godzinie był prezydent Poroszenko i obecny prezydent Zełenski wypowiedzieli te same słowa, jakby wskazując Polskę na ostry konflikt dyplomatyczny z Rosją. Bo to chodziło o to, że Poroszenko pierwszy się wypowiedział o pilotach czy migach, już nie pamiętam dokładnie, stacjonujących i wylatujących na działania wojenne na Ukrainę z polskich lotnisk. To by oznaczało już praktycznie przystąpienie Polski do wojny. Ja myślę, że zatraciliśmy nasz polscy politycy, bo my nie mamy wpływu na decyzje polityczne. Zatraciliśmy pewien realizm polityczny i tu oddawanie wszystkiego, powiedzmy, co jest jeszcze wartościowe, bo po część sprzętu, który poszedł na Ukrainę, faktycznie można było się pozbyć i to znacznie wcześniej, jest dużą nonszalancją polityczną i
wojskową, prawda? Bo nie wiemy, kiedy może się zacząć konflikt na przykład o przemyt suwalski czy działania wojenne na tamtym kierunku, a w każdej chwili mogą się zacząć. To mieliśmy możliwość obserwowania już kilka tygodni temu, prawda, te zabiegi dyplomatyczne, więc ja oceniam w tej chwili to w ten sposób, że niepotrzebnie zostały skierowane na Ukrainę siły, które będą być może potrzebne tutaj w Polsce. Aczkolwiek też rozumiem w pewnym sposób polskich polityków, którzy no nie mają wielkiego pola manewru. Jacek Hogan? Myślę, że możemy porównać działanie rządu polskiego czy całego establishmentu politycznego, bo wątpię, żeby tutaj opozycja zachowała się jakoś inaczej, do ojca rodziny, który stwierdził, że zagra w rosyjską ruletkę o 2 miliony dolarów. Czy jak wygra, to uznamy, że to była roztropna decyzja? No chyba nie. I tak właśnie zachował się polski rząd. Nawet jak uznamy, nawet jeśli się okaże, że ich działania poskutkowały dobrem obiektywnym, to ich działanie było absurdalnie niebezpieczne. Dlaczego? Ponieważ pozbawiliśmy się, to co wiemy oficjalnie, mnóstwa amunicji, mnóstwa czołgów, kilkaset czołgów, mnóstwo, grubo ponad 100 haubic różnego rodzaju samobieżnych, BWP. I jeśli to wiemy publicznie, to proszę pamiętać, że spora część tego, czego nie wiemy publicznie, już się dawno stała. I jeśli by opinia publiczna wiedziała całość tego, jak zaangażowaliśmy się na Ukrainie, to myślę, że nasze spojrzenie na rzeczywistość byłoby trochę inne. I teraz, żeby podać taki przykład, który może nie jest powszechnie znany, w ramach jednej z rund rozmów pomiędzy Ukrainą a Federacją Rosyjską, delegacja ukraińska z terenu Republiki Ukraińskiej na teren Republiki Białoruskiej przemieściła się przy pomocy Black Hawków, polskich Black Hawków, na których byli polscy operatorzy. Czyli ukraińska oficjalna delegacja była chroniana przez polskie wojska specjalne, przemieszczała się polskimi śmigłowcami. Jak możemy nie być odczytywani przez drugą stronę jako pośrednia, co najmniej strona konfliktu? To raz. Dwa. Ilość sprzętu, którego się pozbawiliśmy, doprowadziła do sytuacji, że w Polsce nie tylko nie ma 6 dywizji, które są obiecane, ale nie ma też 4 dywizji, nie ma też 3 dywizji, bo trudno nazwać dywizją związek operacyjny, w którym zamiast 250-300 czołgów jest 15. To nawet nie jest brygada. W związku z czym przez najbliższe kilka lat jesteśmy całkowicie bezbronni jako państwo, jako samodzielny podmiot polityki międzynarodowej. Wszystko postawiliśmy na czarne, albo co gorzej, na konkretną liczbę na ruletce. Jeżeli Amerykanie zmienią swoją opinię, to my na pewno przegramy, bo nie mamy samodzielnie żadnych zdolności przeciwstawienia się Rosji, która już kilka razy straciła wszystkie czołgi, kilka razy już nie miała wojska, ludzi, kilka razy już amunicja im się skończyła, kilka razy im się paliwo skończyło. Tak, zaliczyli wielki blamasz, ale nie chciałbym ryzykować konfliktu Polski, zwłaszcza po tym, co wszystkim, co oddaliśmy na Ukrainę, z Federacją Rosyjską w sytuacji, kiedy rząd Stanów Zjednoczonych zmieniłby opinię na temat Europy Środkowej i Wschodniej. I tutaj kończąc, warto sobie przybliżać rzeczy, które Amerykanie publikują, bo tak jak u nas jest ta mania tajemnicy ze wszystkim, tak Amerykanie raczej mają w drugą stronę. I jest taki raport z 2017 roku CSBA, Preserving the Balance, czyli ochranianie balansu, równowagi politycznej, gdzie jest kilka tez, które powinny być dla nas bardzo interesujące. Teza pierwsza, że mają 2017 rok, że mają jeszcze tylko góra 10 lat na to, żeby
doprowadzić do konfliktu, bo potem będą mieli tak duży kryzys społeczny i ekonomiczny w Stanach Zjednoczonych, że nie będą w stanie nic zrobić. Teza numer dwa, Polska to jest tripwire. Tripwire po polsku brzmi potykacz. Potykacz nie brzmi tak groźnie. Na czym polega potykacz? To są druty kolczaste zaplecione na wysokości kolan piszczeli. Jak się biegnie na taki teren, to się po prostu potykamy. Żołnierzowi się nic nie stanie, ale jeżeli to jest teren, w którym są wstrzymane moździerze czy karabiny maszynowe, to wtedy one pełnią swoją rolę. I właśnie Polska w tym raporcie została nazwana tripwire, terenem, który ze względu na swoją religijność jest idealny do stworzenia lekkich sił Hezbollah-like forces, czyli religijnych i lekkich, bez ciężkich zdolności typu milicyjnego. Czyli powinniśmy nie mieć samodzielnie czołgów, artylerii, lotnictwa, za to mieć patriotyczne, lekkie bataliony w dużej ilości, które będą miały zapewnione łączność, dowodzenie, logistykę ze strony amerykańskiej. I jeżeli połączymy utratę zdolności ciężkiej, która właśnie się stała w 2022 roku, z tworzeniem WOT-u, z tym podkreślaniem patriotyzmu zamiast po prostu profesjonalizmu, to okazuje się, że Amerykanie mają rzeczywiście politykę długoterminową i bez względu na nasze sympatie polityczne powinniśmy się chyba bardzo mocno modlić, żeby ta rosyjska roletka panu Morawieckiemu i Kaczyńskiemu wyszła, bo jak nie wyjdą, to nie oni zapłacą, tylko nasze rodziny. Profesor Andrzej Zabłowski. Ja, żeby uzupełniać panów, spojrzę na to z jednej strony. W jakiej sytuacji za chwilę będzie Polska? Bo to jest, myślę, że też bardzo interesujące. Więc zakładając, że na Ukrainie przed tą wojną, przed lutym było około 35-36 milionów mieszkańców, 10 milionów młodych ludzi opuściło, około 2 miliony do Rosji, 8 milionów do Europy Zachodniej. Czyli mamy 20 parę milionów mężczyzn i starszej populacji. Pierwsze pytanie. Na czym polega obrona Ukrainy? Co oni chcą uzyskać? Wiadomo jest, że nie mają żadnych szans odbicia poza jakimiś tam punktowymi miejscami terenów, które utracili. Nie mają czym. Nie ma potencjału. W związku z tym dla Ukrainy wygranie tej wojny to będzie utrzymanie 50-60% terytorium. To będzie wygranie wojny, czyli zachowanie państwa ukraińskiego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Rosjanie zajęli około 1/5 potencjału czarnoziemów ukraińskich, w tym Zaporożu, gdzie Chińczycy 10 lat temu chcieli 3 miliony dzierżawić. Około 40% zasobów mineralnych. Mówi się około 60% przemysłu. Na około 55% energetyki ukraińskiej to były te elektrownie. Oni prawdopodobnie już kontrolują około 60%. W razie na jesień są w stanie uderzyć w pozostałe konwencjonalne, czyli Ukraina nie będzie miała prądu, gazu ani węgla. I tutaj ośrodki wielkomiejskie. I tak naprawdę Ukraina, tutaj pan Jacek o tym mówił, jest absolutnie uzależniona od dostaw amunicji ze Stanów Zjednoczonych. Jeżeli Stany Zjednoczone będą zmuszone zaangażować się na innym teatrze, więc żeby nie wiem, jakie bohaterstwo było żołnierzy ukraińskich, po prostu nie będą mieli czym walczyć. I jeżeli weźmiemy te wszystkie aspekty, w tym ewentualnie w zimie jeszcze większa fala uchodźców ze względu na mróz w ośrodkach wielkomiejskich, która może przyjść do Polski, tutaj przesuwanie się armii rosyjskiej z uwagi na to, że Ukraińcy nie będą mieli się czym bronić, w jakiej sytuacji my się tak naprawdę znajdziemy za kilka miesięcy, i to jest wysoce prawdopodobne. I my musimy się tutaj zastanowić, to o czym panowie mówicie, my musimy zacząć poważnie myśleć o naszym bezpieczeństwie. My tutaj mamy, w tej chwili mamy pauzę sprzętową, o czym tutaj panowie żeście mówili, bo te czołgi, jeżeli za rok przyjdą, nie wiadomo, czy to się nie rozstrzygnie do roku czasu. Po drugie,
przecież zgranie tych załóg, tego wszystkiego, to to są w warunkach polskich miesiące. Ja, żeby nie przedłużać, tylko przypomnę, że w Lublinie batalion czołgów 18 dywizji 4 lata już formują, a za 2 lata miał osiągnąć gotowość bojową. Powiedzmy, że w warunkach prawie wojennych skrócimy to do 2 lat, ale my tych 2 lat możemy nie mieć. I to możemy bardzo szeroko po prostu na to popatrzeć, więc Polska jest naprawdę w bardzo trudnej sytuacji, bo jeżeli dojdzie do kryzysu żywnościowego, gdzie Rosjanie nakręcają spiralę w Afryce, jeżeli miliony ludzi z Afryki pójdzie na Europę Zachodnią, to Niemcy zamkną granice i zostaniemy sami z problemem ludności ukraińskiej bez przygotowanej armii, bo my mówimy w tej chwili cały czas o zakupach, bo to jest szerszy jakby temat, ale tak naprawdę my mamy gigantyczny problem z zasobami osobowymi. Masowo z wojsk operacyjnych odchodzą żołnierze, masowo. I o tym trzeba mówić. Także nie, może później. Idąc tym myśleniem, bo oczywiście pan Kaczyński, pan Morawiecki zapowiadają bardzo szybki rozrost armii, nawet do 300 tysięcy. Jak to się ma do rzeczywistości, panie majorze? A to jest, tutaj pan profesor chyba jest większym znawcą ode mnie, prawda, ale myślę, że to jest niemożliwe w perspektywie krótkiego czasu, no bo weźmy pod uwagę to, oczywiście żołnierza można w jakiś sposób czy wcielić, czy zmobilizować, natomiast samo przeszkolenie. Pamiętajmy o tym, że w Polsce od początku lat 90, czy na połowy lat 90, już nawet nie pamiętam, nie ma żadnej formuły przeszkolenia żołnierzy, więc to nie jest tak, że będziemy mieli 300 tysięcy wojska i to wojsko będzie w stanie w jakiś sposób przeciwstawić się armii, która jest jakby szkolona na co dzień, prawda? No bo w Rosji dalej obowiązuje służba wojskowa, jest to jakby gorsza lub lepsza, ale mają kontakt z bronią, natomiast większość tych młodych obywateli polskich no niestety miałaby z tym problem. To, co w tej chwili mówię... Nie usłyszałem, czy to pytanie było, czy... Ja mam kontakt z bronią, wie takie obchodzić. Rozumiem, ale to pan jest tym szczęśliwcem, większość osób pewnie młodych, w pana wieku. Ja zgadzam się tutaj, mówimy od pół godziny o tym, że Polska jest niezdolna do obrony. Właściwie tak, to co widzimy, te zakupy będą zrealizowane w perspektywie roku, dwóch, znaczy będą fizycznie na terenie Polski, prawda, wojsko dopiero będzie miało je na stanie. No tu się nie zgodzę, że ten batalion jest w Lublinie. Ja rozmawiałem kilka tygodni temu i dowódca mnie zapewnia, że jest gotowy do działań. Jak to wygląda, prawda, czy na papierze, czy nie, trudno mi jest ocenić, nie jestem wojskowy, natomiast takie są optymistyczne, ale musimy zdawać sobie sprawę, że to co my mówimy, to jest kropla w morzu potrzeb, prawda, i to jest żadna skala. Z tego co wiem, on ma być przekształcony jednak zmechanizowany, bo 3 bataliony ponoć mają być w oparciu o 1 brygadę. Ale to jest takie... No mnie to dziwi, że te koncepcje zmieniają się w tak gorącym czasie, prawda? No bo przecież... No... Jak znikło 500 czołgów, to trudno mówić o materiałach. Zgadza się, a koreańskie przyjdą dopiero za... No jesteśmy w nieciekawej sytuacji i to musimy sobie uświadomić. I bardzo poważne. Nieciekawa to jest jeszcze mała jakby słabe określenie dla tego, co się dzieje. Ja czasami z przerażeniem patrzę, jak jesteśmy epatowani przez środki masowego przekazu, prawda? Odpowiedni, no powiedzmy, narracją, że mamy silną armię, świetnie uzbrojoną i modernizującą się. To jest no nieprawda, to nie jest tak. Panie Jacku, bardzo proszę. Pan powtórzył pytanie, żeby był do tematu. A propos rozrostu armii, a rzeczywistość szybkiego rozwoju naszej armii, to co zapowiada pan Kaczyński, pan Morawiecki? Demografia. Z jednej strony, pomimo zapaści demograficznej, jesteśmy w bez
problemu wystawić, jakkolwiek to dziwnie brzmi, kilkanaście dywizji. Nie mówię z perspektywy ekonomicznej, tylko z perspektywy demograficznej. W związku z czym ta wielka zapaść rezerw, z którą mamy do czynienia od 2009 roku, no bo wtedy ogłoszono decyzję zakończenia poboru, zawieszenia, tak, no bo formalnie nadal obowiązuje, co jest dosyć zabawne. Społeczeństwo jest wychowane hedonistycznie, w związku z czym możliwości są technicznie rzecz biorąc dwie w uproszczeniu. Albo łamiemy nastawienie hedonistów, idą w kamasze i to będzie boleć, bo zamiast cienkich rurek będą stare mundury, które nie będą ciepła dawały w zimie, a nie będą chłodzić w lecie i będzie trzeba o 5 wstawać i to będzie szok dla młodych wykształconych z większych miast. Albo druga opcja, którą realizuje dzisiaj Rosja, która jest raczej charakterystyczna dla Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych w XIX wieku, pomijając wojnę secesyjną. To znaczy tworzenie armii z najgorszego elementu społecznego, jaki możemy sobie wyobrazić. Bandyci, ludzie z marginesu społecznego, dokładnie teraz to robią Rosjanie, przygotowują ochotnicze bataliony z ludzi, którzy są w więzieniach. Kosztem czegoś takiego jest to, jak te wojska się będą zachowują w stosunku do ludności cywilnej, niekoniecznie tylko obcej. Czyli jeśli Anglosasi albo dzisiaj Amerykanie uznali, że nie chcą robić poboru, to skutkiem tego mają element w wojsku, który musi być trzymany silną ręką. I teraz dwa pytania się związane z tym pojawiają. Czy jesteśmy w stanie przygotowani na zły PR, który będzie się wiązał z zachowaniem polskich żołnierzy, tak jak amerykańskich w Polsce, chociaż to jest gaszone medialnie, to oni potrafią naprawdę brykać, jak to 20-letni chłopacy z podejrzanego środowiska, wypuszczeni na 48 godzin z kosza. Także to nie jest nic oburzającego w sensie statystyki, ale moralnie to może być kłopot dla lokalnej ludności. I dwa, musimy mieć silne przywództwo, które będzie gotowe łamać takie oddziały. To znaczy, możemy mieć tych Tatarów albo te kmicicowe baranki, ale musimy mieć nad nimi kmicica, który będzie miał prawne, nie tylko faktyczne, ale również prawne możliwości wzięcia za łeb tych ludzi i wytłumaczenia im, kto tu rządzi, tak jak w tej pięknej scenie ładnie zekranizowanej, gdzie tam Bey głową poprawia pionizację garnka nad ogniskiem, tak? Bez tego nie ma możliwości stworzenia jednostek, czyli albo pobór łamie społeczeństwo i jego niechęć do powszechnej służby wojskowej, jego niechęć do obowiązków, a nie tylko praw obywatelskich, co się wydaje niemożliwe w systemie demokratycznym, albo bardzo silne przywództwo, które będzie brało najemników i bandytów, bez względu na kolor skóry i język, którym będą mówili, ale żeby to zrobić, musimy mieć służby, które będą bardzo brutalne, bardzo silne i bardzo zdecydowane przywództwo politycznego. Ani jednego, ani drugiego w Polsce nie widzę, w związku z czym wydaje mi się, że czeka nas pod tym względem raz klapa planów zwiększenia rezerw i rozwinięcia jednostek wojskowych, a dwa, wielki kryzys polityczny w Polsce. Panie profesorze, jedno pytanie. Może później, dobrze? Jeśli... Panie profesorze, proszę. Ja chciałbym zwrócić uwagę na rzeczy podstawowe w tym obszarze. Zresztą tutaj Fundacja pana Jacka bardzo często też zwraca na pewne rzeczy uwagę. Po pierwsze, te uzupełnienia sprzętu, które my w tej chwili kupujemy, to kupujemy dla armii 100-tysięcznej, żeby była jasność, nie dla 300-tysięcznej. My 300-tysięczną armię wyposażymy w coś, co minister zapowiada. 1500 borsuków, 1000 czołgów nowych i tak dalej. To jest coś dla armii w przyszłości. My zagrożenie mamy teraz. Czyli teraz w trybie, tak to nazwę, półalarmowym powinny być formowane nowe jednostki, bo co jest podstawowym celem armii? Odstraszanie, nie walka. Walka jest ostatecznością. Czyli budowanie potencjału odstraszania.
I teraz, jeżeli chodzi o te zasoby osobowe. Przecież tak naprawdę Armia Polska, powiedzmy ogólnie po rozwinięciu, będzie 1% populacji broniło 99%. Czyli 99% jest uzależnione od tego 1%. To jest przecież chore. W tej chwili, proszę Państwa, proszę pamiętać o tym, że w 1939 roku samej Warszawy broniło 120 tysięcy żołnierzy. Po prostu jakoś można zastąpić, jeżeli jest, że tak powiem, zapewniona podstawowa ilość. My tej ilości nie mamy. I teraz... No i czas na wyszkolenie tej ilości. Ale oczywiście, proszę pamiętać, że dla 300, powiedzmy, 50-tysięcznej armii, dwie dekady temu mieliśmy ponad 300 garnizonów. My teraz nie mamy gdzie, ani nie ma kto tego wyszkolić. My powinniśmy natychmiast przywrócić krótkotrwałą obowiązkową służbę wojskową, gdzie proszę Państwa, co do formy można się kłócić, ale tu nie ma po prostu dyskusji, ponieważ proszę Państwa, obecna ustawa o obronie ojczyzny zakłada, powiedzmy ogólnie, że rocznie będzie się zgłaszać kilkadziesiąt tysięcy osób z danego rocznika na miesiąc czy tam 12 miesięcy do odbycia tej służby wojskowej. Proszę Państwa, z tego co wiem, to tylko 10% się zgłosiło tego. Czyli my w ogóle 90% nie mamy prawdopodobieństwa realizacji założonych rezerw. I to jest decyzja polityczna. I to jest decyzja, powiem więcej, fundamentalna. Bo jeżeli my tej decyzji nie podejmiemy natychmiast, to co z tego, że zamówimy za 10 lat 1000 czołgów? Ileś samolotów? Jak teraz być może się rozstrzyga pewna rzecz także związana z naszym bezpieczeństwem. Bo, proszę Państwa, o tym trzeba mówić, napominać polityków. Ja tutaj, chociaż czasami, że tak powiem, można powiedzieć, dyskutuję z panem Jackiem tam pośrednio, ale powiem w ten sposób. Fundacja robi bardzo dobrą robotę. Dlaczego? Bo uświadamia społeczeństwo. I proszę Państwa, nie ma innego wyjścia, proszę mi uwierzyć. My jesteśmy teraz zagrożeni, bo jeżeli, tak jak mówiłem, dojdzie do sytuacji, że w zimie dojdzie do załamania frontu, nie daj Boże, rozpocznie się jakaś operacja w Zatoce Perskiej lub w rejonie Tajwanu, Stany Zjednoczone nie mają możliwości już prowadzenia równolegle dwóch wojen od ponad dekady. Proszę Państwa, Stany Zjednoczone, no ja tylko mogę to mówić w oparciu o dane, które są gdzieś tam w prasie anglosaskiej publikowane, że po prostu Amerykanie utracili mnóstwo zasobów amunicyjnych na własne potrzeby. Czyli zgrozi co? Że w pewnym momencie nastąpi przerwanie dostaw na Ukrainie. Bo my prawdopodobnie mamy wyczyszczone magazyny amunicyjne. I jeszcze jedno. Na Ukrainę przekazano tam, nie wiem, 200-300 zestawów 155 mm. A w ogóle w krajach Europy Wschodniej już praktycznie nie ma amunicji 152 mm i 122 mm, którą Ukraińcy walczą. I za chwilę tam będzie rozpacz, bo oni mają, nie wiem, z 2000 sztuk tego typu systemów i nie będzie do amunicji do tego. Więc naprawdę, żeby, mówię, nie przedłużać, mamy duży problem. Jakbym mógł tutaj... Proszę bardzo. Ad vocem, ale nie w kontrze, tylko jakby do powiedzenia. Z perspektywy strategicznej, jeżeli czytał ktoś Wojnę bez walnej bitwy Kutrzeby, napisaną w Niewoli, to napisał, że zostaliśmy zaskoczeni strategicznie o 8 dni. A czy założenie nasze było, że nasz wywiad będzie tak dobrze działo, że będziemy w stanie się rozwinąć przed wojną w pełni? Natomiast byliśmy w trakcie rozwinięcia, w związku z czym zamiast 40 dywizji wystawiliśmy około 27. I dzisiaj nasze zaskoczenie strategiczne nie wynosi 8 dni, tylko więcej niż 8 miesięcy. Bo wojna jest bardziej skomplikowana, zgodnie z założeniami sprzed kilku lat, sprzed roku, sprzed dwóch.
niektóre z brygad od momentu alarmu, czyli rozpoczęcia mobilizacji, miały osiągać gotowość nawet w ciągu 12 miesięcy, te najgorsze. Dzisiaj nie mają broni, nie mają amunicji, alarm nie jest ogłoszony, to znaczy, że w sierpniu 2023 roku oni jeszcze nie będą gotowi, jeżeli dzisiaj zaczniemy mobilizację. To jest ten poziom przerażenia, który powinien, znaczy może nie wiem, czy przerażenie to jest dobre słowo, ale świadomości, którą powinniśmy mieć, tak? I nie chodzi o to, żebyśmy się straszyli, tylko żebyśmy mieli świadomość tego, w jakim świecie żyjemy, jak bardzo rzeczywistość jest oderwana od PR-u. Ale co możemy zrobić? Nic. No właśnie, to jest dobre pytanie. Co możemy zrobić? Bo zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej właśnie jakie jest, panie majorze? Zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej mam, ja przynajmniej, wie pan, militarne, możemy mówić tutaj ja mówię, wolałbym oddać specjalistom, bo ja widzę po prostu ofensywne prace operacyjne przez lata prowadzone na kierunku polskim przez Rosjan. To jest przygotowanie do pewnego rozmiękczenia terytorium na wypadek konfliktu, wroga, jak to się mówi ładnie, prawda, w filmach szpiegowskich. Ja uważam, aczkolwiek panowie mogą się ze mną nie zgodzić, że w tym momencie zagrożenie rosyjskie jest w tym stopniu, w którym nie mieliśmy od wielu, wielu lat, właściwie od 30 lat od momentu wycofania wojsk rosyjskich. To militarne zagrożenie rosyjskie, prawda? Natomiast co do działań konkretnych na kierunku polskim, czy dojdzie i kiedykolwiek, czy kiedy dojdzie, prawda, to możemy sobie spekulować, bo ja nie jestem z tych analityków, którzy twierdzą, że wszystko wiedzą i przewidują, jak mówię, to są wiele współczynników tutaj oddziaływuje i czasami nawet niespodziewane sytuacje mają na to wpływ. Także uważam, że dla mnie jako wieloletniego oficera operacyjnego zagrożenie ze strony Rosji odpowiadające, a polegające na pozyskiwaniu informacji, że zakończę pracę operacyjną i na tym zakończę, uważam, że jest. Panie profesorze, powiem w ten sposób. Jeżeli weźmiemy wariant pesymistyczny, że Ukraińcy nie będą mieli amunicji, to będziemy mieli do czynienia na terenie Ukrainy z przesuwaniem się jednostek rosyjskich, z wojną szarpaną ze strony im bardziej centralna Ukraina czy zachodnia, ten opór będzie. To będzie wojna szarpana, ale musimy zdawać sobie z tego sprawę, z tym, o czym mało kto chce w tej chwili w Polsce mówić, że tak naprawdę w Polsce mówi się o przebywających obywatelach Ukrainy kilku milionach, ale nie mówi się, że wśród nich jest kilkaset tysięcy Rosjan. Jest Rosjan po prostu. I wystarczy, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że niech tam będzie kilkuset oficerów do spraw działań specjalnych i możemy mieć w pewnym momencie presję społeczną w postaci na przykład zamachu terrorystycznego, gwałtownych wzrostów przestępczości, co będzie powodowało oddziaływanie na opinię i zmianę opinii społecznej. Pamiętajmy bodajże, co się stało w Iraku, jak w Hiszpanii wyleciało chyba w 5 miejscach tory kolejowe, a Hiszpanii natychmiast wycofanie się. Pytanie, jakie będzie oddziaływanie Rosjan w ten sposób na polską opinię publiczną, na polskich polityków. Oczywiście tutaj trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że atak na Polskę to by było mimo wszystko przekroczenie pewnej bariery NATO. Rosjanie będą w stanie to zrobić, ale to się wiąże już z zupełnie innym charakterem konfliktu,
i tutaj możemy być w rzeczywistości przez pewien czas sami. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że prawdopodobnie Rosjanie w pierwszej kolejności, jeżeli by próbowali cokolwiek robić, to będzie destabilizacja Estonia, Łotwa ze względu na 30-procentową mniejszość rosyjską. Być może nie wiadomo, co się stanie na froncie południowym, czy dojdą do Mołdawii, czy zaognią konflikt w Bośni i Hercegowinie, Serbia, Kosowo, bo tu będzie dywersyfikacja konfliktów po prostu, co się stanie na innych teatrach działań. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że Rosjanie przy pełnej mobilizacji są w stanie zagrozić bezpośrednio Polsce, tylko trzeba pamiętać o tym też, że z punktu widzenia sztuki wojennej nie są w stanie pewnych obszarów długo okupować, bo nie mają potencjału po prostu, żeby to zrobić. Mogą częściowo zająć pewne obszary, to się wiąże już z celami politycznymi. Ja tylko przypomnę, że okupowanie danego terenu według pewnych, że tak powiem, wskaźników, które w sztuce operacyjnej są wymienione, to około, jeżeli mamy jednego żołnierza dywersji, mówimy o zachodniej Ukrainie, to potrzeba około 20 żołnierzy, żeby mniej więcej kontrolować teren. Dopiero można partyzanta pokonać przy współczynniku 40 do 50 żołnierzy na jednego domniemanego dywersanta. Rosjanie są w stanie zająć zachodnią Ukrainę, są w stanie zagrozić Polsce, ale mówię, tu już był zupełnie inny konflikt. Ja myślę, że będą działać poprzez destabilizację Polski bardziej niż przez atak, którego nie należy wykluczyć. Ja wrócę tutaj, dodam tak, dwa elementy, które pan profesor poruszył, właściwie się już dzieją, jeszcze może odpowiednio nie zostało to przedstawione społeczeństwu, prawda, ta destabilizacja, ale ja myślę, że w ciągu kilku miesięcy to będzie eskalować i będziemy obserwować znacznie gorsze zjawiska niż do tej pory. Ale ja chciałbym zwrócić na jedną uwagę, bo my mówimy tutaj o wojnie regularnej, prawda, natomiast ja powiem jako ciekawostkę. Rozmawialiśmy przy okazji z Białorusinami, którzy tutaj przebywają na terenie Polski z organizacji, no powiedzmy to emigracyjnej. No to są żołnierze, to są służby specjalne. I oni zwrócili uwagę na jedną rzecz. Łukaszenka dostał kilka miesięcy temu polecenie od Putina na tworzenie mniejszości rosyjskiej zamieszkałej na Białorusi, analogicznych do oddziałów, jakich użył w Donbasie, czyli po prostu powiedzmy nieformalnych, no nie wiem jak ich nazwać, no tymi niebieskimi ludzikami, czy odpowiednio tak. I pierwotnie te oddziały zostały jakby sformułowane, tak oceniają Białorusini z tej organizacji około 15-15 tysięcy osób, zostały skierowane na front ukraiński. Natomiast my nie widzimy tego na froncie północnym, ale takie same oddziały mogą zostać przecież tutaj przy przesmyku, prawda? I to nie musi być normalna, regularna wojna, tylko działania, nazwijmy to, no tak hybrydowe, tak jak pierwotnie w Donbasie w 2014 roku. Też nie należy wykluczać takiego rozwoju sytuacji tutaj na kierunku Polski, powiedzmy szczerze. Ja tak mogę, bardzo proszę. Czy jakkolwiek to dziwnie brzmi, to myślę, że musimy zacząć od Adama i Ewy, to znaczy od 1989 roku i od tego, że ani Polska rządowa, ani Polska styropianowa nie była gotowa do samodzielnej polityki, stąd jesteśmy państwem zależnym. To jest oczywiste dla wszystkich stolic wokół, że jak ktoś chce rozmawiać z Polską, to rozmawia aktualnie z Waszyngtonem, w niektórych kwestiach z Berlinem, bo nawet za tej kadencji poprzedniej ma tutaj swoje wpływy. Dlaczego o tym mówię? Jak Litwa odzyskiwała niepodległość, którą jako pierwsi bodajże uznaliśmy, to oczywiście to była niepodległość antypolska, bo oni mają kompleks młodszego brata, który zwariował, wyszedł z domu i udaje, że nie jest członkiem rodziny. I jak już założyli sobie państwo, to każde państwo ma flagę, ma piosenkę, powiem złośliwie, no i ma służby. I jak powstały służby litewskie? Poszli do ambasady amerykańskiej i powiedzieli, że my nie mamy, zróbcie nam. I po czym widać, że skutki są faktyczne do dzisiaj. Po tym, że jak Amerykanie się kłócą z Chinami, to jedno państwo na świecie uznało, że
Tajwan jest prawdziwymi Chinami, a Chiny kontynentalne nie są państwem, tylko zbuntowaną prowincją. To właśnie zrobiła Litwa, tak? To może brzmieć śmiesznie, ale dla Amerykanów to jest bardzo przydatne, że mamy takie państwa tylko wielkości województwa, które pewne rzeczy sygnalizuje i grzecznie robi. Złamali umowę o tranzycie do Kaliningradu, potem pod wpływem Berlina się z tego wycofali, a w międzyczasie nie tylko zablokowali przyjazd pociągów, ale zaczęli rozmontowywać tory. Pod wpływem Berlina stwierdzili, że jednak już tak nie będą robić, będą pozwalać na przerzut żywności. Natomiast natychmiast zaczęli administracyjne trudności robić. Estonia zablokowała przejścia graniczne. Łotwa ogłosiła, że zakaże używać języka rosyjskiego, to jest 30% populacji. To są sygnały tego, że Ameryki, to ja nie mówię, że to jest źle, ja mówię, że to się dzieje, że Amerykanie nie są stroną, która szuka pokoju. Zobaczyli, że Rosjanie się potknęli i rozbili sobie nos i mogą stwierdzić, że to jest dobry moment, zwłaszcza, że za kilka lat będzie coraz gorzej. Proszę, jak ktoś zna angielski, proszę, warto śledzić media amerykańskie i zobaczyć, w jakim stanie jest społeczeństwo w Stanach Zjednoczonych. 40% populacji porówno z lewicy i z prawicy uznaje, że przemoc jest akceptowalna w wewnętrznej polityce. W związku z czym Stany Zjednoczone są w kryzysie, w jakim nie były od lat 50. XIX wieku. I teraz, kończąc, czy Rosja może być zagrożeniem? Na dzień imperialna inwazja zawodową armią się nie udała. Przechodzą na, powiedzmy, tą bandyterkę, wojska najemnicze, firmy najemnicze. Natomiast jeśli da się przekonać, jeśli Amerykanie przekonają ludność rosyjską, Federacji Rosyjskiej, że Rosja jest zagrożona takimi działaniami, na przykład jak odcięcie Kaliningradu, to wtedy Putin będzie mógł się odważyć na totalną mobilizację gospodarki i społeczeństwa i wtedy to będzie olbrzymi, obiektywny problem dla Polski i tak jak mówiłem, będziemy absolutnie całkowicie zależni od Amerykanów i co więcej, Amerykanie mogą nie mieć siły utrzymać Prybałtyki. Wtedy, jeśli nie utrzymają Prybałtyki, to tak mi się wydaje, mogę się oczywiście mylić, to będzie oznaczało załamanie całego systemu światowego, to będzie pokazanie, że ten, który był na podwórku najsilniejszy i wszystkich bił, żeby były zasady takie, jak on chce, przestał być najsilniejszy. W związku z czym wtedy wszyscy zaczną okolice własnego, własną urządzać po swojemu i będą przebierać do tego nogami. Czyli mamy absolutnie, rzuciliśmy wszystko, los na stos i bez pomocy Amerykanów nie jesteśmy w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwa przez najbliższe 10 lat z pewnością. Czyli co, powoli, ja tylko... Dobra, proszę bardzo. Proszę. Zupełnie, że nie tylko litewskie służby specjalne tworzyli Amerykanie, tak. Łotewskie i estońskie, także ten ciąg działań proamerykańskich jest oczywiście zrozumiały. A ja dodam do dodania, że IPN zorganizował półtorej roku temu taką ładną konferencję, na której się przyznali, że o tym, kto jest szefem polskich służb w 1992 roku, decydowała ambasada amerykańska. To jeżeli to jest odtajnione ze względu na czas, to proszę sobie wyobrazić, co się dzieje później i w moich rozmowach, które mam powiedzmy od 7 lat w Warszawie z politykami różnymi PiS-u, oni się do dzisiaj boją własnych służb, tak? To jest poziom nieprofesjonalizmu państwa. Jeżeli ktoś nie jest w stanie sobie ogarnąć służb przez 7 lat, nasza wiara w to, że będzie w stanie ogarnąć politykę obronną albo jakąkolwiek inną, wydaje mi się zbyt odważna. No dobrze, to wrócę do tego pytania, które tutaj pan zadał. Co robić, panie profesorze? A co, czego możemy oczekiwać? Po prostu nie mamy wyjścia. I tutaj musi być bardzo duży nacisk społeczny na polityków. Musi zapaść decyzja, podkreślam, musi, o przywróceniu zasadniczej służby wojskowej, o rozwijaniu jednostek, że tak powiem, w trybie półalarmowym, jeżeli to się da. Tutaj należy przeprosić wielu żołnierzy, których przez to całe szaleństwo z COVID-em doprowadziło do tego, że no kilka tysięcy z kilkunastu odeszło przez COVID. To są moje szacunki, bo miałem wiele informacji z wielu jednostek.
po prostu przez głupotę, tu podkreślę, szefa Sztabu Generalnego, który już na sam koniec wydał wprost rozkaz o szczepieniu, po prostu doszło do dewastacji zasobów osobowych. Tutaj przede wszystkim należy wyciągnąć z powrotem rękę do tych żołnierzy, którzy służyli po 15 lat i po 15 latach przeszli na emerytury. To są tysiące i dalej odchodzą ci żołnierze. To jest błąd systemowy, to jest ustawa bodajże z 2003 roku o żołnierzach zawodowych, gdzie przywiązano stopień do funkcji. Proszę Państwa, doszło do sytuacji tak absurdalnej, że żołnierze z wykształceniem średnim służyli po kilkanaście lat w wojsku, byli na kilku misjach i są w stopniach starszych szeregowych. Po prostu wojsko jest jedyną instytucją ze służb, gdzie nie ma systemu po prostu awansu w zależności od wysługi, doświadczenia i po prostu poziomu wyszkolenia. Nawet jeżeli mamy armię 100-tysięczną skadrowaną, ja się często zadawałem pytanie, to na różnych szczeblach, co to przeszkadza, żeby w drużynie było na przykład 6 podoficerów, żeby po prostu tą drożność utrzymać. Przywiązanie stopnia do funkcji, bo tak mówię, można tu dyskutować, można na przykład od poziomu pułkownika, żeby nie tworzyć, czy podpułkownika, żeby nie tworzyć tego nawisu tych oficerów wyższych, ale po prostu my tu musimy zastosować zupełnie inny system. I te decyzje, o których wielu mówi, musimy zrobić natychmiast. Tutaj ja, tak samo tutaj pan Jacek, kogo słucham, jesteśmy zwolennikami natychmiastowej nowelizacji ustawy o broni i amunicji. To jest po prostu rzecz skandaliczna. 3 projekty współkoalicjantów PiS-u są w Sejmie, nie opozycji, i nic nie robią. Premier powiedział w maju, że w lipcu doprowadzi do powszechnego procesu przeszkolenia Polaków. Oczywiście tylko powiedział. Takich zapowiedzi jest mnóstwo. Jest w wielu obszarach. Proszę pamiętać o tym, że poza małymi miasteczkami i wsiami, gdzie mamy ochotnicze straże pożarne, które liczą około 700 tysięcy członków, w tym 230 tysięcy w oddziałach bojowych, to zastępuje na tych obszarach obronę cywilną. My kompletnie nie mamy obrony cywilnej. Proszę sobie wyobrazić Warszawę, którą trzeba w razie zagrożenia rozśrodkować ludność, żeby nie doprowadzić do tragedii, która była w Powstaniu Warszawskim. Przecież kiedyś były te procesy rozśrodkowania ludności. W tej chwili nawet z tego co wiem, nie ma planów, nie ma kim tego wykonać. Jeżeli w Warszawie powołuje się Brygadę Obrony Terytorialnej, to proszę mi powiedzieć, cóż to jest 2-3 tysiące żołnierzy na potrzeby Warszawy, takiej aglomeracji. Po prostu to nawet do zaprowadzenia porządku ci żołnierze, jeżeli weźmiemy system 3 zmian, to co, 1000 żołnierzy mają do dyspozycji na terenie całej Warszawy do zabezpieczenia pewnych rzeczy? Przecież tak naprawdę poza rezerwowymi jednostkami, które mają za zadanie ochrony infrastruktury krytycznej najważniejszych urzędów, po rozwiązaniu nadwiślańskich jednostek wojskowych, niczym tego nie zastąpiono. Więc już krótko. My musimy natychmiast w trybie półalarmowym przystąpić po prostu do działań, do rozwijania prawie mobilizacyjnego jednostek, zmiany natychmiastowej, bo tak naprawdę, proszę Państwa, ja nie żartuję. My możemy za 4-5 miesięcy mieć poważny problem. I tych 4 miesięcy, chociaż to jest nic, może zabraknąć. Panie Jacku, bardzo proszę. Jestem apokaliptycznym optymistą, to znaczy będzie strasznie, potem będzie dobrze, niekoniecznie przed śmiercią. Natomiast ważne jest, żebyśmy zaczęli być realistami. Czyli po pierwsze, jeżeli od 30 lat mówią nam, że jesteśmy niepodległą demokracją, a fakty świadczą, że jesteśmy zależną oligarchią, to znaczy, że jesteśmy zależną oligarchią. Czyli jak Państwo lubią sobie ugłosować raz na rok, raz na 2 lata i gdzieś karteczkę rzucić. Wolny kraj, można mieć różne hobby, ale proszę nie myśleć, że to coś zmieni, bo guzik, prawda, nie zmieni.
naprawdę. Tel Awiw zmienił nam ustawę w jedną noc, w związku z czym Niemcy zmieniali nam ustawę w miesiąc, już zapisał. No to, co wszystko się z tym, z pieniędzmi, z Unii dzieje, to też Państwo widzą. Nikt ich, nie, ich w sensie naszych władz, nie tylko rządzących, nie traktuje poważnie, bo oni siebie nie traktują poważnie. Czyli proszę przestać wierzyć w demokrację, bo ona z definicji nie działa. I Arystoteles opisał to już przed narodzeniem Chrystusa, w związku z czym, chyba że ktoś z Państwa jest mądrzejszy od Arystotelesa, no to wtedy może napisać coś, możemy to zastosować w życiu. Czyli po pierwsze, dajemy spokój z demokracją. Nie chodzi o to, żeby ją obalać, tylko mieć świadomość, że ona nie działa, że to jest pewien teatr, żeby spalać nasze emocje. Po drugie, i to jest piękny przykład, też te trzy projekty zmiany ustawy o broni i amunicji. Przez pół roku zrobili trzy własne projekty, kłócą się, biją. Ja częściowo niestety muszę w tym uczestniczyć. To jest bez sensu, to jest marnowanie czasu. Bardzo ważna jest ustawa o obrocie i produkcji specjalnej. Czyli nie mamy polskich fabryk broni poza jedną, właściwie prywatną, czy dwoma, zależy jak liczyć, no powiedzmy dwoma dużymi w miarę, jedną, która, no więcej pewnie by się obrazili, jacyś, jest ich mało, dlatego że ustawa paskudnie utrudnia prowadzenie tej działalności. To jest właściwie ustawa, jak jest taki podręcznik do sabotażu zrobiony przez poprzedniczkę CIA z II wojny światowej. I z czym się Państwu kojarzy sabotaż? Tutaj most wysadzimy w powietrze, tu Kuczera zabijemy. Nie, Amerykanie na sabotaż patrzą tak. Muszą być komisje, które będą miały podkomisje, które będą miały krzyżujące się kompetencje z innymi komisjami. Ja kiedyś zrobiłem taki materiał na temat zarządzania ministra obrony narodowej, na temat relacji wojsko, a polski państwowy przemysł zbrojeniowy. Oni nie mogą właściwie ze sobą rozmawiać. Tak to jest zabezpieczone przed korupcją, że oni po prostu nie mogą właściwie legalnie, normalnie rozmawiać. I jesteśmy załatwiani właśnie w taki sposób. Czyli kończąc wątek, co robić? Nie wierzyć w bajki o demokracji, tak jak nie wierzymy w bajki o braci Grimm. Przygotować swoje rodziny jakoś, na ile możemy, na przykład na zimę, bo nawet to się okazuje, może być problemem. Nie załamywać się, nie wierzyć w każdą kolejną, bo mamy taką tendencję, że tutaj się pojawi poseł X albo poseł Y. Co 2-3 lata ludzie inwestują strasznie w jakiegoś człowieka, w nadzieję na tego nowego Mesjasza świeckiego, który nas przeprowadzi z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej, niepodległej Polski. Spokojnie. Ich przez 30 lat już było pewnie kilkunastu. Pewnie będą jeszcze inni. Ja nie twierdzę, że nie mają dobrych intencji, ale nie inwestujmy emocjonalnie tak, że się będziemy spalać i uświadommy sobie, to może być bolesne. Polska niepodległym państwem ostatnio była w 1939 roku. Większość z nas nigdy nie widziało niepodległej Polski i jest duże prawdopodobieństwo, że jej nie zobaczymy. To nie znaczy, że nie mamy się starać, ale przestajemy bujać w obłokach. Miejmy dzieci, róbmy biznesy, miejmy przyjaciół, a może się uda. Ale naprawdę nie inwestujmy emocji w rzeczy, które są czystym PR-em i nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Panie majorze, właściwie dwie rzeczy, które zostały już wymienione, ale warto podkreślić, że są niezbędne. Nie wiem, jak to nazwać, do podniesienia zdolności obronnych Polski, czyli szerszy, nie mówię masowo, ale szerszy dostęp do broni palnej, do szkoleń związanych z tym, a także obowiązkowa, kiedyś to się nazywało zasadnicza służba wojskowa. I wiem, że tu nie staniemy się idolami młodych ludzi, którzy będą niestety zmuszeni, ale żyjemy w takich czasach, no obywatel jest w jakiś sposób zobowiązany do obrony państwa i to jest ten element, który w pewnej perspektywie czasowej, bo tych 30 lat, tam 25, już nawet mówię, nie pamiętam, kiedy to zostało zniesione, znaczy no, zawieszone, jak tutaj pan Jacek pewnie powiedział, ale to jest to minimum, które musimy zrobić na już. To jest niezależne od nas. Trzecią rzeczą jest realistyczna, pragmatyczna polityka zagraniczna. I tu jesteśmy trochę jakby obezwładnieni, ale
Na pewno nie popełniasz takich błędów, jak do tej pory popełniliśmy w trakcie działań wojennych na Ukrainie i w stosunku naszego kraju do tego wydarzenia politycznego. Panowie, bardzo dziękuję za wzięcie udziału w tej debacie. Przepraszam jeszcze raz za swój głos. Wielkie brawa na naszych programów. Moim gościem był profesor Andrzej Zapłowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Pan Jacek Hogar, Fundacja Adama. Pan Tomasz Pudzyński, major ABW. Staje się czynnik. Jeszcze raz poproszę o wielkie brawa dla panów. Kochani, można, oczywiście książki pana Tomasza Budzeńskiego są do dostania i Wojciecha Sumińskiego są do dostania tutaj na naszych stoiskach. Książki pana Jacka Hogi można dostać na stoisku Susu Korda. Polecam bardzo gorąco i dziękuję jeszcze raz za wzięcie udziału w debacie.